Dzień dobry Państwu. Grzegorz Bożek z tej strony, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Witam na kolejnym spotkaniu z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot. Dzisiaj będziemy mówić o lasach. Tytuł spotkania: Pracownia dla lasów, o tym, jak bronimy nie tylko polskich lasów. Moimi gośćmi i Państwa są nasi pracownicy, nasi ludzie, którzy zajmują się sprawami lasów, głównie lasów, Augustyn Mikos i Aleksandra Wolska. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Witam serdecznie, dzięki Grześku za przedstawienie nas. Witam też wszystkie tutaj osoby, które się zebrały. Bardzo się cieszę, że tyle osób ma ochotę słuchać o tym, co robimy w pracowni w obronie lasów. Tak, temat jest gorący, ważny, w pracowni ważny nie od kilku lat, nie od roku, ale tak naprawdę od początku istnienia stowarzyszenia. Ja o tym powiem kilka zdań później. Natomiast jeszcze na samym wstępie kilka takich technicznych kwestii. Webinar jest nagrywany. Będzie go można, podobnie jak nasze inne spotkania webinarowe, odsłuchać za kilka, a może kilkanaście dni maksymalnie na naszym kanale YouTube'a, kanale Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Spotkanie przewidziane jest na kilkadziesiąt minut, myślę, że maksymalnie półtorej godziny. Podzielone jest na dwie części. W pierwszej części to będzie taka tutaj nasza rozmowa we trójkę o lasach, o problemach, o tym, co jest ważne teraz, czym się zajmujemy, czym w zespole Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot zajmuje się zespół leśny. A w drugiej części moi goście będą odpowiadać na pytania, które pojawią się podczas spotkania. I tutaj też kwestia techniczna dotycząca pytań. Pytania, jeśli Państwo macie, prosimy je zadawać w czacie, w okienku czatu. Prośba taka, aby dane pytanie zakończyć pytajnikiem. Będzie nam łatwiej później znaleźć to pytanie, aby je wyciągnąć i w odpowiednim momencie przywołać w tej części odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. To tyle o tej kwestii technicznej naszego spotkania. Jeszcze na początku bardzo chciałbym podziękować wszystkim naszym darczyńcom Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne. To wsparcie, które kierujecie do nas, zarówno przekazując nam darowizny na różne nasze działania, w tym na działania dla lasów. Dziękujemy również za wsparcie poprzez wspieranie nas każdego roku waszym 1% podatku. Od tego roku będzie to 1,5% podatku i mamy nadzieję, że również będziecie nas wspierać tym 1%, 1,5% podatkiem i darowiznami, które można wpłacać przez cały rok, natomiast 1,5% podatku do końca kwietnia tego roku. Augustyn włączył tu taki baner, nasz numer KRS-u 40120960. Można sobie ściągnąć nasz program z naszej strony internetowej 1%pracownia.org.pl. Wielkie dzięki za to wsparcie, dzięki jemu naprawdę możemy skutecznie działać na tym polu ochrony polskich lasów, ale też europejskich lasów. To wsparcie naprawdę jest dla nas ważne. Myślę, że i Augustyn, i Aleksandra to potwierdzą. Jeszcze zanim wam oddam głos, zanim zadam pierwsze pytanie naszym gościom, rozpocznę wspominając czy przypominając to, że Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot dla lasów działa tak naprawdę od początku swojego istnienia, czyli już ponad 30 lat. Dla tych osób, które nie wiedzą, dodam, że pracownia powstała w drugiej połowie lat 80. Stowarzyszeniem zarejestrowanym jest od roku 1990 i tak naprawdę od samego początku istnienia była mocno zaangażowana w sprawy leśne, w sprawy chociażby Doliny Wapienicy w mieście Bielsku-Biała, czyli w Beskidzie Śląskim, gdzie wtedy nasze stowarzyszenie miało siedzibę. Ważne były dla nas w tamtych czasach działania dla lasów Beskidu Żywieckiego, terenu Bieszczadów. I od samego początku chyba najważniejszy polski las, tak można powiedzieć, Puszcza Białowieska,
to głównie w latach 90. staraliśmy się, i do dzisiaj zresztą to robimy, doprowadzić do tego, aby Puszcza Białowieska była w całości chroniona jako park narodowy. Jak wiadomo, tak nie jest. Podobnie zresztą nie udało się, a byliśmy mocno zaangażowani w latach 90. w tę sprawę, utworzyć Turnickiego Parku Narodowego. Z mojej perspektywy te wszystkie działania leśne uważam, że są jednymi z naszych najważniejszych, chyba z trzech czy czterech takich, powiedzmy, pionów działań, w których stowarzyszenie uczestniczy ponad 3 dekady. Chronimy, działamy na rzecz ochrony też innych miejsc oczywiście, gdzie są lasy, bo to są i tereny Gór Świętokrzyskich, to są Karkonosze, to jest Podlasie, tak naprawdę całe pasmo górskie. O szczegółach tego można przeczytać na naszej stronie internetowej, bo wiele publikujemy w naszym miesięczniku Dzikie Życie, który wydajemy od 29 lat. I bardzo intensywnie ostatnio publikowanych informacjach prasowych, mailingu wysyłanym pewnie też do części z Państwa. Temat lasów jest dla nas ważny. Temat dzisiejszego spotkania, pracownia dla lasów, o tym, jak bronimy nie tylko polskich lasów, myślę, że możemy zacząć takim pytaniem już do Was, Augustynie i Aleksandro. Jaka jest rola zespołu leśnego w pracowni? No, ja myślę, że tak najkrócej mówiąc, to po prostu podejmować różnego rodzaju działania, które doprowadzą do tego, że lasy zarówno w Polsce, jak i szerzej w Europie tak naprawdę, ponieważ tak światowo to powiedzmy może aż tak dużych ambicji nie mamy, ale żeby lasy w Polsce i w Europie były skutecznie chronione. I w tym celu w zasadzie można powiedzieć, że podejmujemy 2 rodzaje działań. Działania takie bardziej interwencyjne, które mają na celu ochronę jakichś konkretnych lasów. Tutaj zostały wspomniane już takie miejsca jak Puszcza Białowieska, czy ta Dolina Wapienicy wcześniej, czy Puszcza Karpacka, ale to zdarza się też na takim, powiedzmy, bardziej lokalnym poziomie. Ostatnio się angażowaliśmy w ochronę, czy angażujemy się wciąż w ochronę lasu koło Andrychowa, w poszerzenie rezerwatu w Madoforze. Czyli z jednej strony mamy te działania takie nastawione na ochronę konkretnych lasów, z drugiej strony staramy się doprowadzić do systemowych zmian, które zapewnią, że po prostu ta ochrona lasów na poziomie prawnym będzie zdecydowanie skuteczniejsza. Z jednej strony, że chociażby, że łatwiej będzie obejmować lasy obszarami chronionymi, żeby tworzyć więcej parków narodowych, żeby też ochrona w lasach, ochrona przyrody w lasach, które są gospodarowane, była lepsza, żeby gospodarka leśna była prowadzona z większą dbałością o ochronę przyrody. No i żebyśmy też my jako społeczeństwo mieli lepsze narzędzia ubiegania się o to, żeby chronić lasy w większym stopniu. No i można się zapytać, co my w takim razie robimy, żeby osiągnąć te cele. No i tutaj potrzeby są bardzo, bardzo różne i działamy w taki bardzo wieloaspektowy sposób. Po prostu robimy to, co trzeba tak naprawdę. Tak najogólniej mówiąc, można powiedzieć, że po prostu prowadzimy kampanię na rzecz tego, żeby lasy były lepiej chronione. Te kampanie mogą w zależności od potrzeb wyglądać w bardzo różny sposób. W przypadku Puszczy Białowieskiej na przykład ten najbardziej taki znany przykład, bardzo często odwołujemy się do działań prawnych, tak? Czyli prowadzimy, no może opowiem o tym później troszeczkę więcej, ale taki przykład, prawda, że w Puszczy Białowieskiej, gdzie prowadzimy działania prawne, była sprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest teraz proces cywilny w sprawie Puszczy Białowieskiej, więc to jest taki jeden z rodzajów podejmowanych działań. Oczywiście działamy też w dużym stopniu w taki bardziej miękki sposób, starając się budować świadomość społeczną potrzeby ochrony lasów i też budować
świadomość decydentów tego, że lasy powinny być lepiej chronione, tego, że w tym momencie nie jest to robione w wystarczającym stopniu i że jest potrzeba wzmocnienia tych działań. Tak jak już mówiłem, staramy się działać na poziomie systemowym, więc no w dość mocnym stopniu angażujemy się w działania, które mają na celu wprowadzenie lepszych regulacji prawnych i to zarówno na poziomie polskim, jak i w ostatnich 2-3 latach też na poziomie unijnym. Kolejną taką rzeczą, którą robimy, to są działania takie, można powiedzieć, watchdogowe w zakresie ochrony lasów, czyli patrzymy na ręce instytucjom publicznym, które mają jakiś wpływ na ochronę i zarządzanie lasami w Polsce. Głównie no, to są lasy państwowe oczywiście, ponieważ lasy państwowe w Polsce tak naprawdę zarządzają większością lasów, pozyskają większość drewna, są odpowiedzialne za większość gospodarki leśnej, więc robimy takie działania watchdogowe, sprawdzamy, czy gospodarka leśna jest prowadzona zgodnie z prawem, sprawdzamy, czy jest prowadzona zgodnie z wymogami ochrony przyrody. No i wreszcie taka ostatnia rzecz, która myślę, że też jest ekstremalnie ważna i bez której nie ma tak naprawdę dobrych kampanii na rzecz ochrony lasów, to jest nawiązywanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań z innymi organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy częścią wielu sieci, które zrzeszają organizacje pozarządowe zaangażowane w ochronę lasów, zarówno w Polsce właśnie, jak i ostatnio coraz bardziej na poziomie unijnym, ponieważ ten poziom unijny, ten kontekst unijny, prawodawstwa unijnego staje się coraz ważniejszy. Krótko mówiąc, tym się zajmujemy w taki trochę abstrakcyjny sposób. Możemy potem powiedzieć troszeczkę więcej może, jak wygląda nasz dzień, w jaki sposób, co dokładnie robimy, ale to jest taki szeroko zakreślony zakres naszych działań. Olu, czy coś byś dodała do tego, co powiedział Butek? No Butek w zasadzie już tutaj wszystko, co najważniejsze ujął. No tak jak wspominał, no to ważne są ważne w tej naszej pracy jest po prostu z jednej strony informowanie społeczeństwa o tym, jakie są problemy i jakich zmian też wymagają i też tworzenie poparcia dla tych zmian. To jest bardzo ważny element takich kampanii, a z drugiej strony budowanie takich silnych, merytorycznych argumentów za tym, co powinno zostać zmienione, jak to powinno zostać zmienione. Więc myślę, że tak, to są takie najważniejsze kwestie. A jakbyście mogli powiedzieć, z czym tak naprawdę jako problem w tej pracy stykamy się? Co jest problemem w działaniach dla ochrony lasów? W tym momencie oczywiście nie chodzi mi o taki historyczny kontekst, sięganie do tego, co było 20-30 lat temu, tylko dzisiaj, teraz, w ostatnich miesiącach, latach. No, ja bym powiedział na takim najbardziej ogólnym poziomie, to jest zdecydowana niespójność tego, w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna, w jaki sposób są traktowane lasy obecnie i to dotyczy zarówno Polski, jak i też innych państw, a jakie są wymogi związane z szybko postępującym kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Czyli mamy do czynienia ze zmianami klimatu, mamy do czynienia z kryzysem bioróżnorodności, który w zasadzie powinien zupełnie zmienić nasze postrzeganie tego, jak powinniśmy dbać o lasy i powinno się to przekładać na realne działania, tak? Na zmianę w tym, w jaki sposób się nimi zajmujemy. No niestety te potrzeby mają się nijak do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Mamy bardzo duży opór w osobach, które są decyzyjne w kwestiach tego, co się dzieje z polskimi lasami. Mówię tutaj szczególnie o, o,
o wysoko postawionych urzędnikach lasów państwowych, tak, bo tak naprawdę to oni decydują, co się dzieje w polskich lasach. Mamy duży opór co do tego, żeby wprowadzić daleko idące zmiany w sposobie gospodarowania polskimi lasami, a no, to jest po prostu potrzebne. Potrzebujemy większej ilości obszarów chronionych, potrzebujemy mniej intensywnej gospodarki leśnej na innych obszarach, potrzebujemy lepszego monitoringu po to, żeby prowadzić tą gospodarkę, żeby wiedzieć, co się w tych lasach dzieje i prowadzić tą gospodarkę leśną w taki sposób, żeby stan lasów się nie pogarszał. Potrzebujemy większych nakładów, większych pieniędzy na inwentaryzację czy sprawdzanie, zanim się coś w lesie stanie, zanim będziemy prowadzić tam gospodarkę leśną, żeby się upewnić, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na jakieś gatunki rzadkie, które tam mieszkają. No i mieszkają, tam się znajdują, mają swoje siedliska. No a to się po prostu niestety nie dzieje. Cały czas idziemy zgodnie z takim scenariuszem business as usual, surowcowej gospodarki leśnej. Tak naprawdę pozyskuje się tego drewna coraz więcej. Wchodzi gospodarka leśna w coraz cenniejsze lasy, w które jakiś czas temu nawet jeszcze nie mogła wchodzić, ponieważ chociażby w przypadku lasów górskich gdzieś w Karpatach jeszcze niedawno nawet nie było takich możliwości technicznych, żeby w niektóre miejsca wchodzić. Dzięki temu zachowały się tam naprawdę cenne lasy, a w tym momencie wjeżdża tam ciężki sprzęt i się pozyskuje drewno. I tak krótko mówiąc, to jest największy według mnie tak naprawdę największe wyzwanie, ta przepaść między tym, jakie są potrzeby wynikające z kryzysu klimatyczno-ekologicznego, a jakaś totalna inercja naszych decydentów, którzy po prostu decydują o tym, co się dzieje w lasach. Możemy też powiedzieć zaraz, bo to jest na takim bardzo, bardzo poziomie ogólnym, ale myślę, że możemy też zaraz powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, jak to się na konkretnych przykładach objawia. Tak, przejdziemy do konkretnych przykładów na pewno. Oczywiście trzyma nas reżim czasowy naszego spotkania, więc też będziemy musieli, bo właśnie do czego chciałem nawiązać, bardzo dużo jest do nas zgłoszeń różnego rodzaju. Ludzie proszą o pomoc, piszą maile, dzwonią, aby pomóc im chronić lasy w miejscu, gdzie mieszkają. Z naszej perspektywy, naszego stowarzyszenia, takich zgłoszeń nigdy nie było tak dużo. Czy możecie odpowiedzieć, ale może krótko, skąd jest takie zainteresowanie ludzi ochroną lasów? Dlaczego tak się dzieje, że tych zgłoszeń, że coś złego dzieje się w terenie jest dużo? No, ja bym powiedział, że to ewidentnie po prostu wynika z tego, że naprawdę się wycina więcej. No, jak się popatrzy na statystyki dotyczące ilości pozyskiwanego drewna w polskich lasach, to te statystyki nie kłamią i to są statystyki samych lasów państwowych, więc to nie jest coś, co my sobie wymyślamy. W tym momencie z polskich lasów rocznie wyjeżdża dwa razy więcej drewna niż to było 30 lat temu. I to jest jedna rzecz, tak? Druga rzecz to rosnąca świadomość tego, jak ważna jest ochrona przyrody. Myślę, że w ostatnich 5-10 latach po prostu dokonał się jakiś skok, jakiś przełom, jeśli chodzi o świadomość tego, jak ważne są zmiany klimatu, w sensie jak mocno one będą na nas wpływać. I ludzie po prostu chcą, żeby coś się zmieniło. Myślę, że takim trzecim elementem, bardzo ważnym, jest to, że coraz bardziej ludzie potrzebują tego kontaktu z przyrodą. Żyjemy coraz szybciej, ludzie coraz więcej pracują, coraz więcej spędzają czasu w miastach, prawda? Te nasze życia są po prostu związane z miastami, coraz więcej ludzi mieszka w miastach i po prostu chcą kontaktu z przyrodą i traktują las jako jakieś miejsce, gdzie chcą wypocząć, gdzie chcą się zregenerować. Jadą do tego lasu, a tam wycinka. Więc w mojej ocenie to są trzy takie rzeczy. Tak, przejdźmy do tego pytania takiego też dużego, myślę, na którym
pewnie dużo czasu można poświęcić, jakimi po prostu tematami zajmujecie się w zespole leśnym, bo przypuszczam, że nie ma ich mało. No dobrze, to na pewno jedna taka rzecz, o której mówimy od kilku lat, to są działania, które mają na celu zmienić prawo w Polsce w taki sposób, żeby lasy były chronione w lepszy sposób. To znaczy, stricte mówiąc wprost, to są działania na rzecz nowelizacji ustawy o lasach, bo to jest ustawa, która w zasadzie no, w największym stopniu wpływa na to, w jaki sposób tymi lasami się w Polsce zarządza. I podejmujemy bardzo różnorodne działania, które mają na celu doprowadzić nas do końca tego procesu. Prowadzimy działania takie merytoryczne, współpracujemy z ekspertami, z prawnikami, którzy pomagają nam z jednej strony zidentyfikować problemy, a z drugiej strony przetłumaczyć je na język konkretnych rozwiązań prawnych, które by je rozwiązały. Podejmujemy też działania, które mają na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa, potrzeby takich zmian. Więc to jest taki jeden ważny aspekt, który nawiązuje do tej potrzeby zmian systemowych w zarządzaniu lasami w Polsce. Druga taka bardzo ważna rzecz, i to jest kampania, o której pewnie ty, Grześku, byś był w stanie powiedzieć więcej, ponieważ jesteś związany z pracownią od wielu, wielu lat, ale to są działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, to są działania, które są w jakiś sposób w DNA tej organizacji w ogóle. Od 30 lat tak naprawdę, o ile się nie mylę, te działania są podejmowane. I wciąż one są kontynuowane, ponieważ niestety Puszcza Białowieska wciąż jest zagrożona wycinkami. Mówiłem o tym, że prowadzimy proces cywilny, który ma na celu no, po prostu wstrzymanie niezgodnych z prawem wycinek w najcenniejszych obszarach Puszczy Białowieskiej. Podejmujemy działania, które mają na celu objęcie całego obszaru Puszczy Białowieskiej skuteczną ochroną i taką ochroną, która by po prostu sprawiła, że te lasy to nie będą lasy gospodarcze, tylko będą one chronione tak, jak się to dzieje w rezerwatach przyrody czy w parkach narodowych. Trzecia taka ważna rzecz to jest takie reagowanie ad hoc na pojawiające się zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej. Była kwestia chociażby muru, który został zbudowany niestety przez całą Puszczę Białowieską i w ogóle na całej granicy polsko-białoruskiej. Postaraliśmy się zadziałać tak, żeby przynajmniej przy budowie tego muru były wprowadzone jakieś środki minimalizujące, kompensacyjne. Działamy też w odpowiedzi na pojawiające się nowe plany wycinek. Są teraz opracowane nowe plany urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnic. Więc takie interwencje ad hoc. Kolejnym ważnym aspektem na takim, powiedzmy, naszym polskim podwórku było działanie od wielu lat, które pracownia podejmowała na rzecz zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ramach sprawiedliwości leśnej w Polsce. To znaczy, krótko mówiąc, zapewnienie, że w Polsce będzie można zaskarżać decyzje zatwierdzające plany urządzenia lasu w sądach. Plan urządzenia lasu to takie plany, na podstawie których jest prowadzona gospodarka leśna w Polsce, 10-letnie plany. Każde nadleśnictwo taki plan ma. Konwencja z Arkus, w której Polska jest sygnatariuszem, tak naprawdę oznacza, że to, że Polska podpisała tą konwencję, oznacza, że powinna być możliwość zaskarżania takich planów w sądach. To samo wynika z prawa Unii Europejskiej. No nie było takiej możliwości dotychczas. Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi złożyliśmy skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. My mieliśmy pozytywny wyrok, pozytywny dla lasów i dla polskiego społeczeństwa na początku marca. I teraz będziemy działać na rzecz tego, żeby ten wyrok został wdrożony w Polsce, ponieważ to też nie jest jeszcze takie pewne, niestety. Lasy państwowe opierają się przed wdrożeniem i zaimplementowaniem tego
orzeczenia. No, my będziemy zachęcać decydentów polskich, żeby jednak to się stało. Dodam taką rzecz, że w najnowszym Dzikim Życiu, które no, ukaże się lada dzień, a i też w ostatnim to, które mam w ręce, właśnie piszemy o wyroku TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dosyć obszernie i tam wyjaśniamy, o co chodzi tak naprawdę. I polecam sięgnąć do tego tekstu z marca i do tego, który będzie zaraz dostępny w numerze kwietniowym. Ale to nie wszystkie sprawy, nie wszystkie tematy w zespole leśnym, które są, więc jeszcze pewnie trzeba dodać kolejne. Mm-hmm. No tak, na pewno też podejmujemy działania związane z takimi, tak jak już powiedziałem, bardziej procesami toczącymi się na poziomie Unii Europejskiej, dlatego że w ostatnich kilku latach Unia Europejska bardzo mocno zintensyfikowała swoje działania na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności. I mamy ten Europejski Zielony Ład, który określił tak naprawdę w dużym stopniu działania Komisji Europejskiej, tej, którą mamy od 2019 roku. No i zidentyfikowaliśmy to jako jakąś szansę, żeby lepiej chronić lasy w Polsce i w Unii Europejskiej i angażujemy się w te procesy. Staramy się przekonywać decydentów do tego, żeby te plany, te polityki, które są wprowadzane, które dotyczą lasów, były jak najbardziej ambitne i w jak najlepszy sposób chroniły lasy w Polsce i w całej Unii. Staramy się też komunikować z innymi organizacjami pozarządowymi z innych państw członkowskich i razem wypracowywać rozwiązania, które będą, czy proponować rozwiązania, które będą odpowiadały na potrzeby wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Można by długo mówić, ale było kilka takich procesów legislacyjnych, które się angażowaliśmy, między innymi kwestie dotyczące strategii bioróżnorodności, strategii leśnej i w ramach nich chociażby rewizji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która w zasadzie można powiedzieć doszła do końca w zeszłym tygodniu. I angażujemy się też w kwestie związane z Nature Restoration Law. To jest takie prawo, które ma doprowadzić do tego, że zdegradowane ekosystemy w Unii Europejskiej zostaną doprowadzone do dobrego stanu. I w zasadzie tyle. Można by więcej mówić, wymieniać różne procesy legislacyjne, ale ich jest wiele. Może powiem tylko dwa słowa więcej o tych kwestiach związanych z bioenergetyką, ponieważ to była kampania, czy jest kampania, na której się mocno skupialiśmy od 2 lat. Podejmowaliśmy działania, które miały na celu tak naprawdę przekonać społeczeństwo i decydentów do tego, że spalanie drewna, szczególnie spalanie drewna w dużych zakładach energetycznych, to nie jest rozwiązanie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. W tym momencie wciąż niestety drewno jest uznawane w Unii Europejskiej na mocy dyrektywy o odnawialnych źródłach energii za odnawialne źródło energii. Tak, odnawialne i neutralne klimatycznie, mimo że zgodnie z wiedzą naukową tak nie jest po prostu. Krótko mówiąc, jeśli wytniemy drzewo i je spalimy, to rzeczywiście ono odrośnie i dwutlenek węgla, który wyemitujemy do atmosfery przez spalanie tego drzewa, zostanie z powrotem związany, ale po kilkudziesięciu latach, może nawet ponad 100. Dlatego podejmowaliśmy te działania. To była bardzo trudna kampania, ponieważ jest bardzo duży sprzeciw, szczególnie lobby bioenergetycznego. Udało się wypracować pewne ograniczenia. W tej kwestii się dogadały instytucje Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu. Chcielibyśmy o wiele więcej oczywiście, ale jest to pierwszy krok na drodze, która doprowadzi nas na pewno na końcu tej ścieżki do tego, że przestaniemy spalać przemysłowe ilości drewna w elektrowniach. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, działania, które podejmujemy ostatnio bardzo intensywnie, to są działania takie bardzo lokalne, na rzecz powiększenia rezerwatu Kołandytowa, rezerwatu Kołandytowa. To jest działanie, w które zaangażowaliśmy, ponieważ jest to ekstremalnie ważne działanie dla lokalnej społeczności, która mieszka w Andrychowie. Tam są lasy, które są bardzo istotne z punktu widzenia takiego wodno-ochronnego. Ich ochrona po prostu jest żywotnym interesem społeczności, która potrzebuje wody,
którą lasy pomagają zapewnić. Tak? Lasy mają bardzo taką, mają funkcję regulacji stosunków wodnych. Tak? To znaczy, jeśli jest ulewa, to woda wolniej spływa i nie ma na przykład podtopienia, prawda? I potem wydawane przez nas w taki bardziej wolniejszy może być pozytywana na potrzeby ludzi. Więc też w pewien sposób chroni zarówno przed ulewą, jak i przed suszą. No, tam były problemy z wodą. Podejmujemy wspólne działania z samorządem, z parkami krajobrazowymi. Jest szeroka koalicja różnych podmiotów, które się starają o powiększenie tego rezerwatu. Tak, jest tego dosyć dużo, rzeczywiście. Jest tego dosyć dużo. W przypadku Madohory warto dodać, że tutaj mamy też do czynienia nie tylko z gospodarką leśną jako taką, ale również z inwestycjami turystyki masowej, która zabiera las pod różnego rodzaju inwestycje. To też często nie tylko dotyczy tego miejsca, ale całego pasma górskiego, można powiedzieć. Takich przykładów, gdzie na styku gospodarki leśnej, inwestycji, turystyki masowej w historii pracowni było przynajmniej kilka. Powiedzcie, jakie macie zadania, pracując w zespole leśnym w pracowni? Co konkretnie robicie? Na czym polega taka wasza codzienna praca? Myślę, że Ola mogłaby teraz zabrać głos. Dobra. Ogólnie no to mogę zacząć od tego, że ja jestem tak trochę w cieniu. Siedzę właśnie siedzę przed komputerem i wyszukuję różne informacje, można tak powiedzieć. Przede wszystkim, żeby w ogóle te kampanie działały i żeby czy jakieś nasze postulaty były też mogły być przekazywane do informacji, czy społeczeństwa, czy do informacji właśnie decydentów, no to trzeba wykonać taką dość żmudną robotę wyszukiwania danych, analizowania ich, szukania źródeł, czyli przede wszystkim na tym się skupia moja praca, że wyszukuję różne informacje, dane, analizuję je i na ich podstawie po prostu próbujemy zbudować jakieś tezy i silnie merytoryczne argumenty. No bo to nie jest tak, że my, że no musimy, nie możemy tak po prostu powiedzieć, że tak musi coś zostać zmienione, bo tak, tylko wiadomo, to musi mieć swoje całe uzasadnienie, na podstawie jakiego prawa musi taka zmiana wynikać, jakie problemy powodują, jakie są problemy i z czego one wynikają. Musimy wygrzebać podstawy tych problemów, czy właśnie one się znajdują w prawie, czy też z jakichś działań, które na przykład może są niezgodne z prawem. I więc wiadomo, musimy to po prostu dokładnie zrobić taki research i te dane dokładnie przeanalizować, żeby one też były wiarygodne. I żeby na podstawie tych danych po prostu dalej budować tą naszą kampanię, czy właśnie wydawać jakieś raporty, czy informować właśnie społeczeństwo, czy też właśnie tworzyć postulaty. Także na przykład można tutaj podać przykład na przykład w kampanii biomasowej. Wiadomo, musimy dokładnie znać, wiedzieć, ile jest spalanego drewna w bioenergetyce, z czego to wynika. Akurat jeśli chodzi o biomasę, no to wynika z pewnych przepisów, które promują to, że jest to traktowane jako odnawialne źródło energii. Więc musimy też dokładnie wiedzieć, jakie właśnie to powoduje problemy i dlaczego spalanie drewna w energetyce jest złe.
musimy znaleźć dokładne dowody na to, że to prowadzi do wycinek, że to prowadzi do emisji dwutlenku węgla. No i to jest praca głównie w oparciu o różnego rodzaju raporty czy jakieś dane źródłowe. Musimy też po prostu dokładnie znać te źródła, żeby po prostu mieć pewność, że to są prawdziwe dane, że one są wiarygodne i że nasza interpretacja wydarzeń jest po prostu prawidłowa, spójna i merytorycznie wartościowa. Ja tylko mogę dodać, tak? Ja jeśli tylko mogę dodać słowo, to ja się bardzo cieszę, że Ola jest dzisiaj z nami, ponieważ podejrzewam, że osoby, które obserwują pracownie, interesują się naszymi działaniami, widzą kilka twarzy zwykle, osób, które często się pojawiają gdzieś w mediach, w jakiejś komunikacji, które wychodzą i mówią, bo taką mają funkcję. Ale za tymi naszymi działaniami stoją inne osoby, bez których by to nie było możliwe, bez których bardzo dużego nakładu pracy by to nie było możliwe. Więc dlatego cieszę się, Ola jest jedną z takich osób, które raczej w mediach się nie pojawiają, czy w mediach społecznościowych, ale tak naprawdę te działania, które podejmujemy i potem na przykład nasze występowanie w mediach i mówienie jakichś rzeczy by nie było możliwe, gdyby nie ten research, gdyby nie cała ta taka metodyczna praca, która zaraz za tym stoi, więc... Tak, to jest ważne oczywiście, bo... Cieszę się, że jesteś z nami, że dołączyłaś do naszego zespołu. Dzięki. Tak, to jest ważne, że praca, którą wykonuje stowarzyszenie, jest pracą zespołową. Ten zespół niekoniecznie, tak jak mówiłeś, jest widoczny dla kogoś z zewnątrz, ale to są już trochę kulisy naszej pracy. Natomiast na pewno słuchaczy może interesować to, w jaki sposób my dane i informacje pozyskujemy o tym, co dotyczy lasów, skąd dowiadujemy się o problemach w lasach. No, oprócz tego, że do nas ludzie dzwonią i piszą maile, ale to byłoby zbyt, powiedziałbym, niewystarczające. Tak naprawdę tutaj jest też wykonana jakaś praca, jakbyście o tym sektorze tej naszej codziennej pracy powiedzieli więcej. Dobra, no to ja może do tego dodam, że no przede wszystkim to jest, te dane pozyskujemy właśnie na podstawie researchu w internecie, bo jak wiemy, w internecie jest wszystko, ale problem jest taki, że w internecie jest dużo właśnie takich, jest dużo danych i trzeba dobrze je przesiać, trzeba też starać się, żeby szukać tylko wiarygodnych danych, I poszukiwać danych źródłowych, które są wartościowe i mają, nie są tylko wspomniane, nie wiem, w prasie, tylko po prostu są właśnie mają jakieś takie mocne źródła. Więc to jest taka praca po nitce do kłębka często. W sensie na przykład, no nie wiem, zakładam, że no pojawia się jakaś informacja właśnie w mediach, jakaś niepotwierdzona. No załóżmy, tak jak poruszaliśmy temat w raporcie finansowym o lasach państwowych i ich wydatkach, no to powiedzmy zaintrygowało nas jakiś rodzaj wydatków, no to musimy dokładnie potwierdzić i wiedzieć, skąd ta informacja się wzięła, więc tutaj zaglądamy do danych źródłowych, na przykład analizujemy zarządzenia dyrektora generalnego lasów państwowych, analizujemy ustawę o lasach, żeby wiedzieć skąd, czemu, dlaczego, na jakiej podstawie, jaki przepis pozwala na takie wydatkowanie środków, a nie inne, prawda? To musimy dokładnie wiedzieć, mieć dokładny ogląd sytuacji, zebrać też dane i dopiero na przykład z raportów jakichś finansowych, sprawozdań finansowych, prawda? I dokładnie je poukładać, żeby mieć dobry ogląd sytuacji i na tej podstawie formułować jakieś nasze spostrzeżenia czy argumenty. I to jest właśnie taki jeden element, ten research, ale też drugim ważnym elementem jest pozyskiwanie tych danych od
od administracji państwowej, od instytucji publicznych, które takimi danymi dysponują. I jeżeli one są to informacje w sprawach publicznych, to nawet jeżeli one się nie znajdują w internecie, to my jako społeczeństwo mamy prawo, żeby wystąpić o takie dane i państwo ma obowiązek je udzielić. Więc też często piszemy pisma i prosimy o różnego rodzaju dane. I tam, gdzie jest to możliwe, to je otrzymujemy i z nich korzystamy. I to też jest dla nas bardzo ważne źródło danych, no bo jest to bardzo też takie wiarygodne źródło i niepodważalne. Trzecia rzecz to jeszcze są po prostu różnego rodzaju przepisy, analizujemy raporty czy jakichś instytucji, czy raporty jakichś podmiotów gospodarczych, które też w jakiś sposób mają wpływ na lasy albo w jakiejś dziedzinie po prostu w ramach jakiejś kampanii akurat się przyglądamy i monitorujemy, patrzymy na ręce tym danym podmiotom, to też sprawdzamy ich często jakieś raporty czy sprawozdania finansowe, no cały przekrój różnego rodzaju dokumentów, które jesteśmy w stanie pozyskać, które jesteśmy w stanie przeanalizować, to po prostu to robimy i zbieramy te informacje, zbieramy, opracowujemy, analizujemy i potem z tego właśnie rodzą się jakieś też argumenty, tezy i spostrzeżenia. Gutku, czy ty byś coś dodał do tego, co powiedziała Ola dotyczące... Ja mogę powiedzieć o tym, czym ja się zajmuję tak naprawdę. Można powiedzieć, że ja się zajmuję trochę wszystkim i na takim największym poziomie ogólności mogę powiedzieć, że takim powiedzmy spinaniem tych działań zespołu naszego leśnego w pracowni. No i to są działania od starania się o finansowanie, co jest no, dużą, tak jakby zajmuje sporo czasu i wymaga sporo zaangażowania. Znajdowanie możliwości instytucjonalnego finansowania, czy sprawozdawanie tego, czy utrzymywanie kontaktu z tymi grantodawcami. To jest ważna działka, żebyśmy mieli za co te działania podejmować i żeby była taka stabilność działania organizacji. Druga rzecz to jest takie, można powiedzieć, planowanie trochę tych działań, oczywiście we współpracy z całym zespołem, z zarządem też, czyli takie strategiczne planowanie tego, jak chcemy osiągnąć jakieś cele, które sobie wyznaczamy. Kolejna rzecz i to jest taka, powiedzmy, moja działka, bardziej już merytorycznie jestem za to odpowiedzialny, to są właśnie te kwestie dotyczące zarządzania lasami na poziomie Unii Europejskiej, czyli tych polityk europejskich, które mają wpływ na ochronę lasów. Tutaj stricte moją odpowiedzialnością jest to, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby rekomendować naszemu zarządowi, naszemu zespołowi jakieś działania, jakieś kierunki tych działań, żeby utrzymywać też kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi, które takie działania podejmują. Oczywiście działam też na innych polach, dlatego że potrzeb jest wiele, a zasoby są ograniczone, więc musimy wszyscy i wszystkie być wielozadaniowi i angażować się w różne rzeczy, więc angażuję się też w te rzeczy na poziomie polskim, w opracowywanie raportów. Chociażby zwykle jest dość spory mój udział, jeśli chodzi o te raporty, które dotyczą kwestii leśnych, które publikuje pracownia. I chyba tyle. Nie chcę przedłużać, nie chcę zbyt wiele zajmować przestrzeni. Jakbyś jeszcze powiedział może dwa zdania o tym raporcie, który opublikowaliśmy bardzo niedawno, tak w skrócie, bo chyba warto go zareklamować w tym momencie. Tak, no to może dwa słowa powiem o tym. Pracowaliśmy przez dość długi czas nad takim krótkim, ale treściwym opracowaniem,
które dotyczy finansowego funkcjonowania lasów państwowych. Ja myślę, że to jest ostatnio dość gorący temat, ponieważ pojawiają się co i rusz po prostu nowe doniesienia dotyczące jakichś naruszeń, dotyczących tego, jak lasy państwowe wydają pieniądze. My to przeanalizowaliśmy z takiego punktu widzenia mniej aferowego, a bardziej jak w ogóle wygląda w taki szeroki sposób funkcjonowanie finansowe lasów państwowych. No i niestety nasz wniosek jest bardzo smutny. Otóż taki, że tych pieniędzy lasy państwowe mają coraz więcej, ponieważ jest coraz więcej pozyskiwanego drewna, drewno jest też coraz droższe. W ostatnim roku już w ogóle ceny podrosły jakoś diametralnie o 50% tak naprawdę. Ale to się nie przekłada na. To się przekłada przede wszystkim na wyższe pensje, na więcej pieniędzy, które właśnie mogą iść w jakiś dziwny sposób. Tu na dofinansowanie jakiejś zaprzyjaźnionej organizacji, tam na dofinansowanie innej organizacji, na prowadzenie jakichś działań komunikacyjnych, reprezentacji i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły, a nie idzie więcej pieniędzy wcale na ochronę przyrody czy na dofinansowanie parków narodowych, a wręcz w ostatnich kilku latach te pieniądze, które idą na ochronę przyrody, na dofinansowanie parków narodowych plus na takie bezpośrednie wydatki, jakie lasy państwowe przekazują, pieniądze, które przekazują, które wydają po prostu na ochronę przyrody, one się zmniejszają, tak? Czyli przychody i zyski rosną, a to, ile pieniędzy jest wydawane na ochronę przyrody, się zmniejsza. I kolejny taki wniosek, myślę, że bardzo ważny, ekstremalnie istotny dla tych działań na poziomie systemowym i propozycji nowelizacji ustawy o lasach, to, że gospodarka finansowa to jest kolejny aspekt funkcjonowania lasów państwowych, nad którym nie ma zupełnie żadnej kontroli. Do tego raportu można sięgnąć na naszej stronie internetowej. Tutaj w czacie jest podany link, więc jeśli ktoś ma ochotę, to polecam. Kilkanaście stron, ciekawe wykresy, ważne informacje. Kliknijcie, zobaczcie. Przejdźmy jeszcze może do takiego wątku waszej pracy, ale też oczywiście pracy w szeroko rozumiany sposób pracowni. Czym ostatnio zajmujecie się na polu leśnym? Oprócz oczywiście tego raportu, który wiadomo niedawno został opublikowany, do którego pewnie też było dużo pracy wcześniej wykonanej. No to ja myślę, że trochę już powiedzieliśmy o tym. Te działania, które są teraz na naszym talerzu, że tak powiem, to są te polityki unijne, to znaczy chociażby działania w ramach strategii bioróżnorodności, czyli to ten nowy wniosek prawny, który będzie dotyczył odbudowy zdegradowanych ekosystemów. Kwestie dotyczące wciąż bioenergetyki, mimo że doszła do końca rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, my nie przestajemy, będziemy starać się o jak najlepsze wdrożenie tych zapisów w Polsce. I też ta dyrektywa, jej wynik daje duże pole do interpretacji dla państw członkowskich, czyli Polska może wdrożyć bardziej ambitne ograniczenia dla spalania drewna w elektrowniach niż to jest na poziomie takim ogólnounijnym. Będziemy walczyć o to, żeby tak było. Więc to jeśli chodzi o te kwestie unijne. Mówiłem o tym, że będziemy podejmować działania na rzecz tego, żeby wdrożyć wyrok w sprawie zaskarżalności planów urządzenia lasu. Będziemy cały czas chronić Puszczy Białowieskiej, ponieważ to jest ekstremalnie ważna rzecz, a tak naprawdę wycinki są tuż za rogiem, jeśli nie będziemy aktywnie działać na rzecz ich zatrzymania. Będziemy na pewno działać, i to jest bardzo duże zadanie, którym się zajmujemy od 2 lat, na rzecz zmiany ustawy o lasach, tak żeby lepiej chroniła polskie lasy. Chcemy, żeby 20% lasów w Polsce to były lasy chronione na takim poziomie, jak są chronione teraz rezerwaty przyrody i parki narodowe. Chcemy, żeby była większa kontrola społeczna nad działaniami lasów państwowych, nad ich wydatkowaniem pieniędzy też. I wszystkie te rzeczy w ramach tej nowelizacji ustawy o lasach chcemy, żeby zostały przeprowadzone. Olu, może o czymś zapomniałem, co jest ważne z naszych takich działań?
No, pracujemy też nad kolejnym raportem, mini raportem, ale tutaj może jeszcze nie będę o nim mówić, bo na razie jest w fazie przygotowań, ale to też pochłania część naszej pracy. I no, cały czas jednak mimo wszystko, mimo tego, że kampania biomasowa częściowo już jakieś na poziomie europejskim decydenci podjęli jakieś decyzje, to mimo wszystko my cały czas będziemy też w tym obszarze kontynuować nasze prace, no bo spalanie drewna na potrzeby energetyczne jest zupełną pomyłką i na pewno to musi się zmienić. W tym aspekcie też w ostatnim czasie też prowadziliśmy pewnego rodzaju śledztwa, jak wygląda spalanie drewna w różnych elektrowniach i elektrociepłowniach i wyniki naszych śledztw też można przeczytać w prasie, między innymi w Rzeczpospolitej się ukazały jakieś nasze wyniki naszych śledztw. Także takie tematy tutaj na poziomie takim polskim, europejskim. Ale też cały czas warto też wspomnieć, że sieciujemy się również z innymi, z ludźmi z innych państw i na pewno będziemy też blisko współpracować z innymi państwami, dlatego że lasy nie znają granic i jakby wszystkie lasy są naszym wspólnym dobrem, więc to też jest dla nas ważny element, żeby przynajmniej na poziomie europejskim te lasy były dobrze chronione. I tak samo jak my, też w innych państwach działają NGOsy, które też są żywo zainteresowane tematem i żywo działają, więc też nawiązujemy różne kontakty. Mieliśmy taki projekt nie tak dawno temu z Environmental Investigation Agency, w którym robiliśmy badanie w Europie Środkowo-Wschodniej, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i tam kontaktowaliśmy się z różnymi badaczami tematów właśnie leśnych i czy NGO-sami, które też po prostu działają w tych państwach i próbowaliśmy się dowiedzieć, jak u nich wygląda zarządzanie lasami, jak wyglądają właśnie kwestie związane z planami urządzania lasu, na ile społeczeństwo tam ma dostęp do wymiaru sprawiedliwości, albo na ile też mają udział w kształtowaniu tego zarządzania lasami. Też próbowaliśmy się dowiedzieć o to, jakie są systemy kontroli pozyskiwania drewna, dlatego że to też jest bardzo ważny aspekt, czy w ogóle są systemy kontroli pozyskiwania drewna, ale też na ile społeczeństwo ma dostęp do tych systemów kontroli, dlatego że w różnych państwach są stosowane różne rozwiązania i warto się też wzajemnie informować o tym, jak wyglądają te rozwiązania, ponieważ można się wzajemnie inspirować do budowanie jakichś zmian w swoim kraju i można też znaleźć ciekawe właśnie takie przykłady, że w niektórych państwach w jakimś aspekcie funkcjonuje to dobrze i moglibyśmy się od nich uczyć. Na przykład tutaj mamy bardzo ciekawą Rumunię, która ma bardzo dobry system. Ma jeszcze wiele wad, ale ma system kontroli pozyskiwania drewna, który jest dostępny dla ludzi, po prostu otwarty system internetowy, w którym ludzie mogą sobie zobaczyć dokładnie, skąd pochodzi drewno, gdzie była wycinka prowadzona i gdzie teraz to drewno jest przewożone. Dokładnie mogą, sami ludzie mogą po prostu to prześledzić i monitorować. Więc nadal w samym państwie w Rumunii jest wiele problemów, ale to jest takie ciekawe rozwiązanie, na podstawie którego też warto brać przykład i próbować to wcielać w innych państwach. Tak, nasza działalność ma wymiar europejski, o czym warto powiedzieć. Od kilkunastu lat jesteśmy w Unii Europejskiej i tutaj na pewno ten aspekt warto wskazać. Natomiast ja mam takie przedostatnie pytanie, powiedzmy merytoryczne, bo warto by już oddać głos słuchaczom, a kilka pytań się pojawiło. Ciekawe są też pytania niektóre.
Czy da się w ogóle zreformować polską gospodarkę leśną? Co wy o tym sądzicie? Bo to jest jedno z naszych podstawowych zadań. Cały czas pracujemy nad tą reformą gospodarki leśnej. Ja powiem tak, to nie jest pytanie, czy się da, ponieważ musimy to zrobić. Nie ma innej możliwości. Musimy wprowadzić zmiany tak, jak musimy wprowadzać zmiany dotyczące walki ze zmianami klimatu, tak? Musimy obciąć emisję gazów cieplarnianych z energetyki, ponieważ inaczej po prostu będzie, kolokwialnie mówiąc, słabo, tak? Tak samo jest z lasami. Jeśli nie zmienimy czegoś w podejściu do lasów, jeśli nie będziemy z większą dbałością o przyrodę prowadzić gospodarki leśnej, jeśli nie będziemy bardziej myśleć o adaptacji do zmian klimatu, o też ich funkcji, jaką one pełnią chociażby w regulowaniu stosunków wodnych, czy w inny sposób, w jaki sposób nam pomagają w adaptacji do zmian klimatu, no to po prostu będziemy na tym cierpieć jako społeczeństwo i coraz bardziej będziemy się o tym jako społeczeństwo przekonywać. Więc ja jestem przekonany, że prędzej czy później ta rosnąca fala świadomości i niezadowolenia dotycząca tego, w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna w tym momencie w Polsce, przeważy i te nieuniknione i konieczne zmiany zostaną wprowadzone. Pytanie jest tylko kiedy. Tak, to mam ostatnie pytanie, bo jednak dobrze byłoby już pójść do pytań od słuchaczy. W jaki sposób trafiliście do pracowni? Dlaczego zainteresowaliście się ochroną przyrody, ochroną lasów? Jak to się stało? Okej, no dla mnie takim przeważającym momentem, kiedy już się tak zaangażowałem naprawdę na 100%, była Puszcza Białowieska i wycinki w 2017 roku. W zasadzie przyjechałem tam na chwilę i zostałem tam prawie rok, cały czas działając. I od tego momentu nie przestałem angażować się w działania na rzecz ochrony lasów. No i w pewnym momencie trafiłem do pracowni. To było już tam ponad prawie 2,5 roku temu, kiedy zacząłem pracować dla pracowni. Ale zdecydowanie Puszcza Białowieska była tym takim momentem, kiedy już po prostu sobie pomyślałem, miarka się przebrała, prawda? Jeśli takie rzeczy się dzieją, no to trzeba naprawdę coś pilnie robić. Olu, jeszcze ty, jakbyś powiedziała, jak to się stało, że chronisz dziką przyrodę i lasy? No wiadomo, że musiało to się wyrosnąć z tego, że kocham lasy, ale tak zawodowo to była dość długa ścieżka. Na pewnym etapie mojego życia, jakoś na studiach w zasadzie, zaczęłam się interesować energetyką, problemami związanymi ze środowiskiem, zmianami klimatu i zaczęłam coraz głębiej w to wchodzić. I po studiach po prostu szukałam pracy, która będzie pozwoli mi na właśnie ochronę tego klimatu, zmiany. Zainteresowałam się transformacją energetyczną i zaczęłam pracować w administracji państwowej. I tam trochę spędziłam czasu w instytucji państwowej, w ministerstwie. Tam przez pewien czas pracowałam nad tą transformacją energetyczną, ale no okazało się, że chyba w taki sposób, jaki ja sobie to wyobrażam, to nie będzie to realizowane przez instytucje państwowe, więc szukałam swojego miejsca właśnie w takich ruchach społecznych, które być może będą widziały to tak, jak ja to widzę, z którymi wartościami będę mogła bardziej się utożsamić. I na akurat pracownia na rzecz wszystkich istot wydawała się po prostu idealna do tego. Bardzo prężna organizacja, która dużo dobrego robi. Trafiłam w tym okresie na jeden z raportów pracowni i naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. I zgłosiłam się na wolontariat. Trochę pobyłam na wolontariacie, ale potem dostałam ofertę, żeby po prostu pracować, więc ucieszyłam się i jestem. Dziękuję wam za odpowiedzi na pytania. Teraz jest czas na pytania od
ludzi, którzy nas słuchają. Ja sobie takie jedno pytanie wybrałem, sam może nawet zacznę, zadam je, bo sobie wpisałem od Pawła. I myślę, że to pytanie nurtuje wielu z ludzi, którzy zajmują się ochroną lasów. Czy polscy politycy doprowadzą do bojkotu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tego wyroku z marca tego roku? Jak to może wyglądać? No to jest bardzo trudne pytanie. Ponieważ no niestety wydawałoby się, że żyjemy w państwie prawa, jak jest wyrok prawomocny, od którego już nie można się odwołać, bo takim wyrokiem jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest ostatnia instancja, już nie da się pójść wyżej. I jesteśmy jednak częścią Unii Europejskiej i myślę, że nawet po tej radykalnej stronie sceny politycznej jest bardzo mało osób, które mówią, żeby z tej Unii wyjść, prawda? Mamy konsensus w miarę społeczeństwa co do tego, że chcemy być w Unii. No a jednak nie są stosowane wyroki i to nie jest pierwszy wyrok. Więc to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. No ja się obawiam, że w obecnej konfiguracji politycznej niestety to się nie stanie, ponieważ wręcz jest tak, że ten wyrok jest wykorzystywany do robienia kampanii zarówno antyunijnej, jak i wyborczej po prostu. I to jest bardzo, bardzo martwiące. Myślę, że jednak w dłuższym okresie czasu to się stanie, tak? Czyli wreszcie ten wyrok zostanie wdrożony, ale obawiam się, że może to się nie stać za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc czy za dwa miesiące, tylko w takim średnim albo dłuższym okresie czasu. Tak, to jest trudne pytanie. Trudno też udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czy możemy wyciągnąć jakieś pytania teraz od słuchaczy? Gutku, jakbyś tam wybrał pytanie, które warto wskazać. Tak, to jedno z tych pierwszych. Idę w zasadzie od początku tych pytań. Mam jakieś takie pytanie bardzo techniczne. Jakim budżetem dysponujecie? Ja nie wiem dokładnie, jakim budżetem dysponujemy, tym się tam zajmuje bardziej zarząd i tak dalej. Można sobie to zobaczyć też w naszych sprawozdaniach finansowych, ale od razu powiem, że to nie jest wielki budżet. Nie jesteśmy jakąś dużą organizacją typu WWF czy Greenpeace, czy jakieś takie duże organizacje, które są w stanie mieć na etatach po kilkadziesiąt osób. Nas jest... Kilka osób tak naprawdę pracujących, tutaj akurat mogę powiedzieć trochę za Augustyna. Mhm. Jesteśmy stosunkowo małą organizacją, jakby patrzeć w ogóle na stowarzyszenia, ale w naszej historii na pewno najbardziej obecnie liczną, jeśli mowa jest o ludziach, którzy pracują przy konkretnych zadaniach, ale to wciąż jest mała organizacja. Nasze raporty, budżety można przejrzeć na zakładce raporty na naszej stronie internetowej. To jest chyba najlepsze miejsce, gdzie można sięgnąć po te informacje. Tak, to. Tak, i tylko powiem, że większość pracy, którą wykonujemy, to nie jest praca wolontaryjna. Tak? Pracujemy normalnie za wynagrodzenia, no nie ma co tego też, prawda, ukrywać. Trudno byłoby podejmować długoterminowo, systematycznie i na taką skalę działania, gdybyśmy to robili wolontaryjnie. No, każdy musi za coś żyć, prawda? Kolejne pytania postaram się teraz wyciągnąć. Okej. A co sądzicie o tezie, że praktyka lasów państwowych wcale nie wynika z ustawy o lasach? No ja powiem, że i tak, i nie. Do pewnego stopnia jest jakaś możliwość interpretacji działania w ramach ustawy o lasach, ale jednak jest to najważniejszy dokument, który określa wiele aspektów działalności lasów państwowych, które są praktycznie monopolistą, jeśli chodzi o pozyskanie drewna w Polsce i zarządzanie lasami. I na przykład takie kwestie typu to, czy można zaskarżyć plan urządzenia lasu, czy nie, w sądzie wynikają z ustawy o lasach, czy z zapisów, których tam po prostu
nie ma na ten moment? Jaka jest struktura lasów państwowych? Co też wpływa na to, w jaki sposób się zarządza finansami lasów państwowych? To też wynika z tego. I też to, co się dzieje w tym momencie, wynika z rzeczy, które tam nie są zapisane. Tak? Jeśli byśmy mieli zapis konkretny o tym, że nie wolno prowadzić gospodarki leśnej, albo na przykład, że nie można prowadzić zrębów zupełnych. Są takie zapisy na przykład w ustawie w Słowenii, czy w jednej z ustaw, o ile się nie mylę, z państw, to w niektórych lasach, w Niemczech, tak, w jednym z landów. No, moglibyśmy coś takiego zapisać i dzięki temu ta gospodarka leśna byłaby prowadzona z większą dbałością o ochronę przyrody. Czyli zarówno to, co tam jest, i tam, to, czego tam nie ma, jest ważne, jeśli chodzi o ustawę, jeśli chodzi o ustawę o lasach. Tak? Można też powiedzieć, że praktyka lasów państwowych wynika z braków tak. W ustawie o lasach. W sensie, że właśnie więc poniekąd wynika z ustawy lasów o lasach w ten sposób, że nie ma tam pewnych zapisów, są tam zapisy, które pozwalają też na pewne luki i to też jest problematyczne. Jeżeli byśmy doprecyzowali ustawę w taki sposób, żeby dokładnie lasy państwowe miały obszar, w którym się poruszają, ale też dodać tam transparentność na przykład, to, no to wtedy po prostu by to być może lepiej, dużo lepiej funkcjonowało. My w to wierzymy. Kolejna rzecz, czy w ramach projektu nowelizacji proponujecie jakiś inny model gospodarki, zdefiniowany inaczej niż przez trwałą, zrównoważoną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną? Rozumiem, że o to chodzi. No definicja to jest jedno, a drugie to jest, w jaki sposób ta gospodarka rzeczywiście jest prowadzona. My bardziej tak jakby to, co my proponujemy, żeby wprowadzić w Polsce, jest bliższe takiej koncepcji, którą się nazywa leśnictwo bliższe naturze, close to nature forestry, i ono tak jakby do pewnego stopnia się pokrywa z tą trwale zrównoważoną gospodarką leśną, wielofunkcyjną gospodarką leśną w niektórych aspektach, a w niektórych nie. Te nasze pomysły opierają się między innymi na tym, żeby odchodzić od takich praktyk takiej intensywnej, przemysłowej gospodarki leśnej prowadzonej wielkoobszarowymi, może tak, dużymi zrębami zupełnymi, potem przygotowaniem gleby, sadzeniem drzew w wrzątkach, tak, tymi odnawieniami sztucznymi, grodzeniem lasów, chemizacją leśnictwa. Nasze propozycje idą bardziej w kierunku odnowień naturalnych, mniejszej chemizacji, mniejszej ilości grodzeń. Dzięki temu, że te odnawienia są naturalne, właśnie nie trzeba orać gleby, tak? I tylko te drzewa się same odnawiają. Więc to jest powiedzmy ten kierunek w taki ogólny sposób. No, można by cały webinar o tym poprowadzić oddzielny, więc nie chcę o tym mówić, ale ewidentnie odpowiedź taka krótka jest taka, że chcemy ewidentnych zmian i to są zmiany, które bardziej się zawierają w tej koncepcji gospodarki leśnej bliższej naturze. Close to nature forestry, są dobre opracowania na ten temat, proponuję. Mogę do nich odesłać, jeśli ktoś napisze w tej sprawie do mnie. Kolejna rzecz. Tak, oczywiście, bo tak, to jest cykl spotkań webinarowych z pracownią, więc może będzie okazja na zorganizowanie takiego, który będzie szczegółowiej bardziej odnosił się do pewnych kwestii już leśnych. To jest wszystko przed nami być może, także tak jak powiedziałeś, może warto będzie spotkać się jeszcze raz i omówić jakąś kwestię dokładniej. Kolejna rzecz, ja myślę, że to jest ważny temat, ponieważ mamy teraz aferę o to, że odczytam pytanie, co myślicie o aferze w sprawie rzekomego zarządzania lasami przez Unię Europejską? Od razu powiem, że to jest to, co się dzieje w tym momencie, to jest prowadzenie kampanii wyborczej w oparciu o jakieś działania, które dotyczą
lasów i jakichś procesów, które się dzieją w Unii Europejskiej. Od czego się zaczęła cała ta afera? Afera się zaczęła od tego, że w jednej z komisji Parlamentu Europejskiego przegłosowano opinię na temat tego, czy leśnictwo powinno zostać włączone do kompetencji łączonych państw członkowskich i Unii Europejskiej. Tak? Są różne kompetencje dotyczące tak, prawa, jakie może być stanowione na poziomie unijnym czy na poziomie państw członkowskich. Jest kilka tych takich zakresów, chociażby Unia Celna i tak dalej, te rzeczy gospodarcze bardziej, które należą do wyłącznej kompetencji Unii i są później te łączone. Tu jest na przykład środowisko. W tym momencie leśnictwo należy do kompetencji tylko państw członkowskich, a propozycja jest taka, żeby były te kompetencje łączone, ponieważ ta ochrona lasów jest tak ważna dla ochrony bioróżnorodności i klimatu. Tak, ale to było głosowanie, które było w jakiejś tam komisji, nie w jakiejś, tylko w komisji do spraw środowiska, która nie ma możliwości wprowadzenia tej zmiany. Ta zmiana by wymagała zmian w traktatach, które określają funkcjonowanie Unii Europejskiej, a na zmianę w traktatach muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, bez zgody Polski do niczego takiego nie dojdzie. I powtarzam znowu, celem tych zmian nie jest to, żeby Unia Europejska zarządzała polskimi lasami, tylko żeby była możliwość wprowadzania unijnych regulacji, które zapewnią, że wkład lasów w ochronę bioróżnorodności i klimatu będzie odpowiadał na potrzeby szybko postępujących zmian w środowisku, kryzysu klimatyczno-ekologicznego. To jest, myślę, że dziękuję bardzo za to pytanie i uważam to za bardzo ważny temat. Myślę, że będzie to temat wałkowany teraz przez najbliższe miesiące jak najbardziej. Szukam kolejnych pytań. A, to pytanie od TSUE już zostało zadane. Dobrze. Szukam kolejnych pytań. Chwileczkę. Dobrze, opublikuję kolejne pytanie. Przepraszam, będzie mi to. Ok. Według Gazety Wyborczej każde z 420 nadleśnictw w Polsce ma wytypować 10 miejsc pod billboardy. Mają to być miejsca, obok których przejeżdża jak największa liczba kierowców, a więc przy ruchliwej drogach. Budżet całej akcji ma się zamknąć w 65 milionach złotych. Czy plakaty rysowane przez aktywistów i apele mają szansę przełamać dezinformację kampanii w obronie polskich lasów? Bo to jest bardzo ważne pytanie i bardzo dziękuję za nie i to jest bardzo, bardzo duży problem. Gutku, jakbyś jeszcze powiedział, co to jest kampania w obronie polskich lasów, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, żeby to doprecyzować. To pytanie bardzo dobrze się łączy z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli o kwestii tego, czy Unia Europejska będzie zarządzać polskimi lasami, ponieważ kampania prowadzona teraz przez dwie rządzące partie dotycząca ustawy w obronie polskich lasów miałaby być właśnie odpowiedzią na to, że rzekomo Unia Europejska chce położyć łapę na polskich lasach. Tak? Taka jest narracja teraz. Tak? No i pytanie, czy i są podejmowane bardzo różne działania, tak? Leśnicy zbierają podpisy pod tą ustawą, na leśnictwach się zbiera te podpisy, zbiera się te podpisy w kościołach, koła gospodyń wiejskich zbierają podpisy, po prostu każdy, do kogo lasy państwowe mają dostęp, to zbiera te podpisy. Czy my mamy przez apele na Facebooku szansę przełamać dezinformację takiej kampanii? No ja się obawiam, znaczy może tak, to co my mamy do dyspozycji, to nie jest tylko, to nie są tylko profile na Facebooku, ponieważ są też media, które piszą o problemach związanych z gospodarką leśną, o patologii lasów państwowych i ten temat coraz częściej się pojawia w mediach. Według mnie to, co się w tym momencie dzieje, to jest tak naprawdę okopywanie się na pozycjach dwóch baniek informacyjnych i dwóch takich baniek ludzi, którzy w bardzo różny sposób postrzegają to, w jaki sposób są zarządzane lasy w Polsce. Część, ta bańka, powiedzmy, lasów państwowych i
i im sprzyjających osób. Do tych osób nie dotrzemy komunikatami w mediach, które komentują patologię Lasów Państwowych, a z drugiej strony z tej bańki nie przebijają się komunikaty za bardzo do nas. Może komunikaty się przebijają, ale tak naprawdę się nie przekonamy nawzajem. Ale chciałem tylko powiedzieć, że to jest zagrożenie, bardzo duże zagrożenie, które widzimy nie tylko w przypadku Lasów Państwowych, ale w przypadku też innych instytucji państwowych w tym momencie, chociażby publicznej telewizji i tak dalej, czyli wykorzystywanie tych zasobów państwa do budowania swojej narracji dotyczących różnych aspektów życia. W przypadku zarządzania lasami pieniądze z pozyskania drewna w polskich lasach wykorzystywane są do tego, żeby podtrzymywać poparcie dla tego rodzaju gospodarki leśnej, która jest prowadzona w tym momencie w Polsce. To jest duży problem, ale myślę, że nie jest tak, że możemy z nim walczyć tylko i wyłącznie z tą dezinformacją przez apele na Facebooku i media społecznościowe. Są media tradycyjne, które podejmują te tematy i powinniśmy jak najbardziej starać się o to, żeby się w nich pojawiać. Dodam jeszcze, Gutku, jeśli pozwolisz, że ten temat, temat leśny, stał się jednym z tematów debaty w ogóle publicznej. Nie było tak w latach 2000 ani 90. To były incydentalne, można powiedzieć, wrzutki. I wtedy też pracownia istniała i też próbowała przebijać się z takimi tematami. Oczywiście to były trochę inne uwarunkowania, natomiast dzisiaj, w ostatnich tygodniach, miesiącach, naprawdę ten temat jest zauważalny. I to, że te bańki są oczywiście od siebie odległe, to jest fakt. Niemniej jednak statystyczny Polak i statystyczna Polka na pewno słyszą coś o lasach. Gdzieś prędzej teraz niż kiedyś zajmują jakieś stanowisko. Czy mamy jeszcze jakieś pytania w tym czacie, które moglibyśmy wyciągnąć? Mhm. Tu jest jakieś pytanie. Czy jest w Europie lub jakimś innym cywilizowanym kraju nieeuropejskim sytuacja, w której społeczeństwo nie ma żadnego realnego wpływu na plany urządzenia lasu, zarówno na poziomie tworzenia planów lub podobnych dokumentów, jak i skarżenia już ustanowionych przepisów dotyczących gospodarki leśnej? No niestety są takie przypadki. Są przypadki, chociażby na Węgrzech, teoretycznie jest możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu, ale rozmawiając z ekspertami stamtąd, okazuje się, że ten udział jest pozorny. Może Olu, ty chcesz powiedzieć, bo ty się tym interesowałaś, jakoś pracowałaś z tym. Czy masz coś do dodania? Tak, tak, no niestety faktycznie są państwa, w których no dla przykładu właśnie nie ma tej możliwości zaskarżania. My robiliśmy badania w 16 państwach Europy Środkowo-Wschodniej i na przykład z tego badania nam wyszło, że na pewno nie tylko w Polsce, ale i w Macedonii, w Estonii, w Estonii, w Czechach, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, tam nie ma możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu. W innych państwach jest taka sytuacja, jeśli chodzi o ten wpływ na zarządzanie lasami, że często jest on tylko na poziomie takim prawnym, ale realnie on nie istnieje. Czyli na przykład społeczeństwo może dawać swoje uwagi do planów urządzania lasu, ale często no nie są one zupełnie brane pod uwagę, w praktyce po prostu no są zupełnie ignorowane. Więc z tego, co rozmawialiśmy z przedstawicielami NGO-sów z innych państw, bardzo często pojawia się taki problem, który też jest obecny w Polsce, czyli na poziomie regulacji wydaje się, że wszystko jest w porządku. I na poziomie regulacji odpowiedź często padała tak, mamy jakiś system kontroli, mamy dostęp do informacji, mamy wpływ na zarządzanie lasami, ale tylko na poziomie regulacji, bo realnie w praktyce to zupełnie nie działało. I najciekawszym przykładem była Macedonia, która praktycznie na większość pytań odpowiadała, że na poziomie regulacji wszystko jest,
ale w praktyce to w ogóle zupełnie nie wiadomo, skąd pochodzi drewno, nie da się pozyskać wiarygodnych informacji. Często mogą, teoretycznie jest w prawie, że mogą wystąpić o informacje, ale jak występują, to nikt im nie odpowiada. Także najczęściej niestety pojawiał się ten problem. To znaczy właśnie zupełny przestrzał między realnością i praktyką, a regulacjami, które tworzyły zupełnie inny obraz rzeczywistości niefunkcjonujący w praktyce. Też no, Białoruś tutaj jest też takim przykładem, którym niestety również na poziomie regulacji niby coś tam jest, ale w praktyce zupełnie społeczeństwo nie ma wpływu na cokolwiek i nie może w zasadzie w żaden sposób przyglądać się czy temu, co robi państwo i jak są zarządzane lasy. Dobrze, to dzięki Ci, Olu, za to pytanie. Znowu, jeśli macie takie bardziej konkretne pytania, zachęcam do napisania na biuro@pracownia.org.pl. I wtedy Wam możemy udzielić o wiele bardziej szczegółowych odpowiedzi na takie, powiedzmy, merytoryczne rzeczy, które teraz trudno jest wytłumaczyć w ciągu 5 minut. Ola zrobiła bardzo fajną robotę, jeśli chodzi o to porównanie, o którym teraz opowiadała, więc na pewno może Wam więcej informacji na ten temat udzielić. My też to, powiem tylko, że podejmowaliśmy to działanie też po to, żeby lepiej zrozumieć prawodawstwo w innych państwach, żeby móc proponować lepsze rozwiązania w Polsce. Gutku, może ostatnie pytanie, bo dochodzimy do tej 90. minuty tak. I myślę, że to jest doskonały moment, żeby jeszcze jakieś jedno pytanie wyciągnąć z czatu. Tak jak powiedziałeś, ja również zachęcam Państwa do pisania na nasze biuro, kontaktowania się z nami bezpośrednio. Te maile są przekazywane do zespołu leśnego i od tego zespołu te odpowiedzi do Państwa mogą spływać. Jakieś to jeszcze pytanie? Tak, ostatnie pytanie. Przepraszam za nieodpowiedzenie na wszystkie inne pytania, które się pojawiły, ponieważ po prostu nie mamy czasu, ale ja myślę, że to pytanie jest bardzo ważne. Co sądzicie o idei Zielony Pierścień Warszawy, gdzie zjednoczyły się w tym celu 24 organizacje ze stolicy i gmin ościennych? Bardzo kibicujemy temu projektowi. Ja osobiście go uważam za świetną rzecz z wielu powodów. Jeden powód to jest sieciowanie się ruchów i ten projekt jest... Po pierwsze dowodem na to, że można zadziałać wspólnie przy tak wielu organizacjach i zaproponować coś bardzo konkretnego i coś bardzo namacalnego, co ma swoją bardzo dobrze przemyślaną koncepcję. Ja o tym słyszałem, czytałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy są w to zaangażowani i uważam to za naprawdę bardzo dobry pomysł, który powinniśmy powielać w innych miejscach Polski i podobne rozwiązania powinny funkcjonować w innych aglomeracjach miejskich, jeśli tylko jest tutaj jakaś osoba, jeśli jest tutaj jakaś osoba, która nas słyszy z tej inicjatywy i możemy w jakiś sposób pomóc. Od razu mówię, że mamy ograniczone zasoby, więc nie jest tak, że będziemy mogli się to na 100% zaangażować, ale jeśli są jakieś rzeczy, które możemy zrobić ze swojej strony, to proszę o kontakt na mojego maila lub na maila naszego biura. Tak. Gutku, jeszcze pojawiła się jedna kwestia, Olu. Czy mamy w ogóle w Polsce jakiś pozytywny przykład zarządzania lasami, bo może w Polsce? Takie miejsce. W Polsce czy w innych krajach? W Polsce. To jeśli w innych krajach, to też może przy okazji powiesz. Są jakieś przypadki jednostkowe. To nie jest też tak, że wiecie, może tak, nie jest tak, że lasy państwowe wycinają nam na przykład lasy i nagle się zmniejsza ilość lasów w Polsce. Nie? Jest tak, że jednak utrzymuje się wciąż ta mniej więcej ten obszar lasów, który mamy w Polsce, od wojny on się powiększył, prawda? Więc to jest coś, co trzeba podkreślić i co trzeba w jakiś sposób też o tym mówić, żeby nie tworzyć jakiegoś takiego obrazu tego, że leśnicy nam wycinają lasy i w ogóle gdzieś tam, wiecie, że wychodzi do jakiegoś wylesiania. Więc to chciałem powiedzieć od początku. I
Z drugiej strony chcę powiedzieć, że spotykamy się często z dobrą wolą leśników na niższych szczeblach hierarchii. Tak? Czyli jest naprawdę dużo ludzi w tej organizacji, którzy naprawdę chcą dbać o las i na takim poziomie leśnictw, czasami nadleśnictw, są osoby, z którymi można rozmawiać i da się do czegoś dogadać co do jakichś spraw i doprowadzić do jakichś pozytywnych rozwiązań, wstrzymania wycinek gdzieś, może jakichś modyfikacji, może nawet rozmowy o jakimś rezerwacie, ale niestety problem jest taki, że często po prostu te ruchy w dobrą stronę są pacyfikowane z góry. Takie osoby albo są zastraszane, albo wręcz po prostu są wyciągane w stosunku do nich konsekwencje i potem inni już się na coś takiego nie odważają. Tak, to było ostatnie pytanie. Myślę, możemy spokojnie podsumować to spotkanie, możemy wrócić do tego trybu już nie pytanie i odpowiedzi. Tak, no to ja ze swojej strony tak, chcę podziękować. Bardzo nam było miło opowiedzieć o tych rzeczach. Obiecujemy, że będziemy dalej na miarę naszych sił, ale na 100% miary naszych sił działać na rzecz ochrony tych lasów i nie przestaniemy, dopóki nie osiągniemy celu, w jakim jest po prostu ochrona skuteczna polskich lasów w takim długim okresie czasu, tak? Czyli żeby te lasy w systemowy sposób były w Polsce dobrze chronione. Dokładnie tak. Ola, jeszcze też ty może jakbyś coś powiedziała od siebie, skoro Gutek już tutaj powiedział, ja na końcu może jeszcze podsumuję. No dokładnie, będziemy dalej działać, żeby lasy były jak najbardziej chronione w Polsce i żeby każdy mógł iść do lasu i cieszyć się pięknymi, wielkimi drzewami, a nie tylko małymi sadzonkami. Cóż, no dziękujemy, że chcieliście nas obejrzeć i usłyszeć o naszej pracy. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Śledźcie nas dalej na Facebooku, na Twitterach. Możecie tam się dowiedzieć o jakichś najnowszych wydarzeniach, które i jakichś rzeczach, które realizujemy na bieżąco. Także zapraszamy Was do śledzenia nas i do zobaczenia. Tak, dziękuję za wszystkie pytania, które trafiły od Państwa do naszych gości. Staraliśmy się odpowiedzieć jak najpełniej. Oczywiście limit czasowy pozwala na tyle, na ile mogliśmy. Pytania można zadawać do nas mailem biuro@pracownia.org.pl, śledzić nas na naszych mediach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie darowiznami i 1% podatku. Zachęcam do wspierania nas 1,5% podatku w tym roku, do wspierania nas darowiznami. To jest naprawdę bardzo ważne w naszej pracy i dzięki temu lepiej możemy chronić polskie lasy. Nasze spotkanie miało tytuł Pracownia dla lasów, o tym jak bronimy nie tylko polskich lasów, co też wskazuje na to, że chroniąc polskie lasy, chronimy lasy europejskie. I robimy to już od ponad 30 lat. Ja Wam dziękuję, Gutku, Augustyn Mikos i Olu Aleksandra Wolska byli Waszymi gośćmi. Myślę, że to nie ostatnie spotkanie i będzie okazja wrócić jeszcze do tematów leśnych, bo będzie się i dzieje się dużo w tym temacie. Zaglądajcie na naszą stronę internetową pracownia.org.pl. Czytajcie też miesięcznik Dzikie Życie, który pisze o sprawach leśnych. Niebawem bardzo ważny artykuł, dosłownie tuż po świętach, dostępny do przeczytania. Ja dziękuję ze swej strony. Grzegorz Bożek, Pracownia na rzecz wszystkich listów, miesięcznik Dzikie Życie. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia. Do widzenia Państwu.